serdecznie w Czemiernikach, w hodowli polskich gołębi dalekodystansowych Military Rogala. Na początku chciałem przede wszystkim podziękować za mnóstwo telefonów, które otrzymałem od Was po ostatnim filmiku. Bardzo fajne telefony od fajnych hodowców, za które serdecznie dziękuję. Dziękuję też za wszystkie komentarze pod ostatnim filmikiem. Było ich naprawdę sporo. Koledzy, gdy rozmawiam z Wami przez telefon, gdy czyta się te komentarze, widać, że w Polsce jest naprawdę wielu wspaniałych hodowców, którym dobro tego sportu gołębiarskiego leży naprawdę na sercu. Ale niestety są też tacy hodowcy, u których na pierwszym miejscu jest nienawiść, na drugim nienawiść i na trzecim miejscu nienawiść. Niestety takich hodowców w naszych szeregach jest też sporo. Ci hodowcy robią dużo zamieszania, dużo krzyku, po prostu robią dużo szkody dla naszego hobby gołębiarskiego. Koledzy, pytacie się też, co dalej z lotem San Sebastian. Także dzisiaj już to mogę oficjalnie powiedzieć, że lot międzynarodowy San Sebastian 2022 zorganizują hodowcy z Rumunii. W tym roku jest olimpiada w Rumunii w sierpniu od 14 do 16 sierpnia. Hodowcy z Rumunii już wynajęli duże stoisko. Będą tam pokazane najlepsze gołębie z tego lotu. Będzie tam też ustawiony telebim. Będą tam też pokazane wywiady z hodowcami, którzy wygrają ten lot San Sebastian. Także mimo tych wszystkich perturbacji, tych zawirowań, jednak ten lot międzynarodowy się odbędzie. Tylko że nie będą tego lotu międzynarodowego organizować polscy hodowcy, a hodowcy z Rumunii. Do tego lotu przyłączyło się już 8 państw. Zapraszamy następne państwa. Seria dla wszystkich uczestników lotu to z 3-2, także tu nie ma innych serii. Jedne serie, 3 gołębie, 2 pierwsze się liczą. Listy jedne dla wszystkich. Organizator zapewnia takie listy startowo-zegarowe. Także zapraszam w imieniu organizatorów tego lotu hodowców z Rumunii całą Europę do wzięcia udziału w tym pierwszym międzynarodowym locie z San Sebastian. Hodowcy z Rumunii przygotowali takie zaproszenia w kilku językach. To jest zaproszenie w języku polskim, ale te zaproszenia są w kilku językach, będą publikowane na Facebookach, na Facebooku takie zaproszenia, na forach hodowców gołębi pocztowych. Każdy uczestnik takiego lotu dostanie dyplom. Hodowcy z Rumunii takie dyplomy przygotowali dla każdego uczestnika z tego lotu. Oczywiście reprezentacja Polski w tym locie weźmie udział, także zapowiada się święto 5 lipca, zapowiada się święto hodowców gołębi dalekodystansowych. Z tego co wiem, w Polsce ten lot San Sebastian być może się też odbędzie, który organizuje prezes Klubu Ziemi Śląskiej razem z prezesem Okręgu Biała Podlaska, członkiem zarządu głównego PZKGP. Ten lot odbędzie się kilka dni wcześniej, to będzie taki przedlot, a ten główny międzynarodowy lot, który organizują hodowcy z Rumunii, odbędzie się 5 lipca, na który jeszcze raz w imieniu organizatorów hodowców z Rumunii serdecznie zapraszam Państwa z całej Europy. Ja ze swojej strony będę ten lot promował, bo zostałem poproszony o to, żebym ten lot promował. Jeżeli ktoś mnie o coś prosi, dlaczego mam tego nie zrobić, będziemy ten lot promować nie tylko w krajach arabskich, ale także w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Indiach. Po prostu będziemy go promować na całym świecie. Trzymam mocno kciuki za organizatorów, za hodowców
gołębi dalekodystansowych z Rumunii, żeby ten lot wyszedł jak najlepiej. Być może w następnych latach, tak jak rozmawialiśmy z przedstawicielami poszczególnych państw, że ten lot będzie się odbywał cyklicznie. Być może co roku będzie inne państwo organizowało ten lot San Sebastian, ale najpierw musimy zobaczyć, jak ten lot wyjdzie, ten pierwszy lot, który zorganizują hodowcy z Rumunii. I tak jak mówię, polska reprezentacja będzie uczestniczyć w tym międzynarodowym locie. Pod filmikiem stawimy kontakty do hodowców z Rumunii, do organizatorów. Kto będzie chciał, będzie mógł się tam do nich zapisać i wziąć udział w tym międzynarodowym locie. Jest naprawdę dużo do wygrania, mało do przegrania. Zwycięskie gołębie będą wystawione na olimpiadzie w Rumunii. Także tutaj jeszcze może powiem, jak to napisali hodowcy z Rumunii. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas Igrzysk Olimpijskich w Oradei w dniach 12-14/08/2022 roku. Także wszystkie te nagrody będą wręczane na olimpiadzie. Także, tak jak mówię, dużo do wygrania, mało do przegrania. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tym locie. Na dzisiaj to tyle. Serdecznie pozdrawiam. Dobry lot. Dziękuję bardzo.